Przebacz nam wszystkie grzechy i winy nasze i spraw, byśmy w dzień sądu, kiedy sprawozdania od nas zażądasz, postali się przed Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Król Wszechświata, jedyny władca nieba i ziemi, ukrył blask majestatu swojej chwały i stał jako zwyczajny człowiek na palestyńskiej ziemi. Publicznie wyznał, że jest królem i że jego królestwo nie jest z tego świata. Ludzie mu jednak nie uwierzyli, koniecznie chcieli, by objawił swą moc jako władca tego świata. A gdy się im to nie udało, postanowili go wyśmiać i wykpić. Zamiast berła włożyli w jego ręce trzcinę. Zamiast złotej korony cierpię zranioną głowę. Zamiast purpurowej szaty łachman żołnierski narzucono na jego ubiczowane plecy. Zamiast tronu krzyż, a w miejsce asysty dwóch łotrów.
Nie jestem złoczyńcą, lecz zło przylgnęło do mnie i trzyma mnie w swoich szponach. Dobra pragnę ze wszystkich sił, szczęścia wciąż poszukuję. Niestety nie zawsze tam, gdzie się ono znajduje. Pragnę dobra i za nim tęsknię. I tak wielkimi pragnieniami, ale i błotem unurzany, stają przed Panem mym w niemniej spodziewanej chwili. I wiem, że On mnie nie odrzuci. I wiem, że On mną nie wzgardzi. I wiem, że On jest jeden i nie zrozumie. I wiem, że On jeden przebaczy. Chcę tylko jednego, głębokiego żalu, prostego aktu miłości. Wspomnij na mnie, Panie. Thank you.
Boga, za to, żeście nas Państwo odprowadzili pod krzyż Jezusa i pomogli zanurzyć się w Jego krwawych rękach. Ale za to także odprowadziliście nas pod cudowny obraz Matki Bożej. Niech ona wyprawia Wam potrzebne łaski w życiu osobistym, rodzinnym i artystycznym. Bardzo dziękuję Panu Jackowi, profesorowi, za to, że zechciał ze swoją grupą uczniów przybyć do naszej kolegiaty z tym koncertem w Męce Pańskiej. I jeszcze dziękuję za to, że do tej grupy włączył naszego księdza Łukasza. Nie przyznał się, że będzie śpiewał dzisiaj tu w tym zespole, chociaż to tak wyczuwałem i spodziewałem się. I gdyby go nie było, to byłaby tu jakaś luka. Więc serdecznie dziękujemy i tu zdradzę Państwu, że Pan Profesor już zapowiedział, że przybędzie do nas w maju z pieśnią majową. Więc Bóg zapłać, niech Jezus Was błogosławi, umacnia. Kiedyś papież Franciszek, przemawiając, mówił, cytując Pawła VI, że Jezus jest błogosławieństwem dla wszystkich ludzi. Niech będzie także błogosławieństwem dla Was. Bóg zapłać.